Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jestem Vinci. To mój kolejny poradnik origami. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taką oto literkę A. Tym razem, dużą po prostu. Następny poradnik będzie, jak zrobić małą. Ale przejdźmy do rzeczy. Potrzebujemy kartki z połowy kwadratu. Już tam nieważne jaki rozmiar. Skinamy ją na pół. I potem jeszcze raz. I robimy to tak długo, aż żeby podzielić kartkę na 8 takich paseczków. Mogę Wam powiedzieć, że z każdą literką, która będzie, bo zamierzam zrobić cały alfabet, każdą literę musimy właśnie zacząć od zrobienia takich 8 pasków. Także jeżeli Wam się nie będzie chciało oglądać początku, to możecie sobie przeminąć, bo tam będzie właśnie tylko składanie w te 8 paseczków. I teraz, kiedy mamy już zrobione wszystkie paski, zaginamy to w harmonikę. W taki sposób. A teraz musimy to z powrotem wyprostować. I zginamy to w ten sposób na pół. I zaginamy tylko tutaj taki jeden paseczek, żebyśmy mieli zaznaczoną linię, gdzie jest połowa. Żebyśmy całej nie zaginali. Teraz zaginamy tutaj tą połowę i też tylko mały paseczek zaznaczający. I teraz z tej strony, to jest góra powiedzmy, zaginamy do właśnie tego paseczka niżej, co zrobiliśmy. I tu zaginamy tylko też taki paseczek malutki. Tak, i teraz to z dołu zaginamy. Ale to teraz już całkiem do tamtej linii, co przed chwilą zrobiliśmy. I teraz to z góry zaginamy do tej linii, też całkiem już zaginając. Teraz zostawiamy to tak i zginamy całość w harmonikę. Teraz tutaj to, co mieliśmy schowane, wyciągamy te paseczki i zaginamy tutaj, niestety na oko, ja nie lubię na oko, wiecie, taki kąt, żeby to było takiej odwróconej litery V. Jeżeli kąt będzie za duży, to po prostu nie będzie to ładnie wyglądać. I teraz zaginamy ten paseczek do góry. Będziemy mieli linię, według której to zagniemy. I teraz zaginamy tutaj. W taki sposób to będzie poprzeczka literki A. Tak, tam po lewej stronie właśnie ma wystawać taki kawałeczek. Nie martwcie się, że to jest źle. I teraz jeszcze musimy tutaj zagiąć. Tu, w taki sposób. Tu jakby się kończy ta druga nóżka. A.
Ta lewa nóżka. I teraz to otwieramy i wzdłuż linii tutaj zaginamy do góry i wzdłuż tych ukośnych linii, tych o tutaj, tu, zaginam, no zaginamy to po prostu wzdłuż tych linii. Tak, w taką harmonikę. Żeby to zagięcie po prostu było w środku, a nie na zewnątrz. Powiem wam, że jeżeli tam na początku za lekko zagniecie, to będzie wam właśnie w tym momencie trudno zaginać w ten sposób to. Bo nie będzie linii widać i nie będziecie wiedzieli jak. Także trzeba mocno przycisnąć. Tak, mamy tak pozaginane już. Tak to powinno wyglądać, ale to jeszcze nie koniec. Z powrotem to rozginamy i zaginamy tutaj ten paseczek. Ten, co tam zagięliśmy do tej nóżki. I teraz tam to właśnie, tą nóżkę jakoś tak prostujemy. To nigdy nie idzie idealnie, uwierzcie. I chowamy tutaj do środka, żeby nie było na zewnątrz. I rozciągamy troszeczkę. I możemy postawić naszą literkę, ale ja położę. Dziękuję za obejrzenie mojego poradnika.